Kontynuujemy serię Upamiętanie. Przechodzimy do lekcji drugiej, Nagi Krzyż. Do tej pory, w tej serii, rozważaliśmy, czym jest prawdziwe upamiętanie. W upamiętaniu następuje zmiana opinii i uczucia na temat grzechu. Teraz przechodzimy do myśli Nagi Krzyż. Przeczytamy z 5 Mojżeszowej 16, wiersze 21 i 22 o tym, dlaczego upamiętanie odgrywa tak ważną rolę w przyprowadzeniu kogoś do Chrystusa. Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga Twego, który sobie zbudujesz. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg Twój, nienawidzi. Krzyż jest reprezentowany przez dawne ołtarze Izraela. Wokół ołtarza nie mogło być żadnych gajów ani dekoracji. Poganie mieli swoje ołtarze, podróbki prawdziwego ołtarza. Moderniści mówią, że Ewangelia o krwi z krzyża jest inspirowana przez pogańskie krwawe ofiary i ołtarze. Jest dokładnie odwrotnie. Pogańskie ofiary to naśladowanie, świadome lub nieświadome, autentycznych ofiar z Pisma. Ponieważ oni nie chcieli patrzeć na ponury widok ich ołtarzy zalanych krwią, sadzili wokół nich drzewa, by zmniejszyć to poczucie szorstkości. Kościół musi zawsze pamiętać, że krzyż jest czymś strasznym i przerażającym. Nie jest to widok przyjemny. Jest to raczej krwawy horror. Wielki kaznodzieja G. Campbell Morgan powiedział: są tacy, którzy patrzą na krzyż Chrystusa jako na coś ordynarnego. Zgadzamy się, że jest to najbardziej ordynarny przedmiot w historii świata. Ale czyja jest ta ordynarność? Nie Syna Bożego, który oddał swoją krew, by zmyła nasze grzechy. Jest to ordynarność tych, którzy Go tam przybili, którzy bluźnierczo odrzucają Jego osobę. Jest to ordynarność tych, którzy krytykują Biblię, czynią grzech lekkim. Ponieważ Boży ołtarz w dawnych czasach był straszny i odrażający. Ludzie sadzili gaje z drzew wokoło, ale Bóg tego zabronił. Ofiara jest straszna. Musimy przedstawiać światu i sobie obnażoną wspaniałość, krwawą chwałę krzyża. Krzyż musi być naszą jedyną ucieczką. Sam krzyż musi być jedyną atrakcją. Strasznie złe jest to, kiedy organizuje się jakieś przynęty, by przyciągnąć ludzi na nasze nabożeństwa. Kiedy widzę pantomimy, klaunów, sztuczki cyrkowe i programy, które obliczone są na zainteresowanie ludzi, by przyszli do domu Bożego, moje serce krwawi. Jaki smutek musi to powodować w sercu Boga? Duch Święty będzie honorował proste głoszenie nagiej prawdy, że Jezus zbawia przez krew Jego krzyża. To ma być jedyna atrakcja. W 2 Mojżeszowej 34:13 Bóg polecił zniszczenie gajów nieprzyjaciela. Wytnijcie ich święte drzewa. W naszym tekście mamy Boże przykazanie, by nie sadzić gajów imitujących pogańskie ozdabiane ołtarze. Nie będziesz sadził gajów. W 5 Mojżeszowej 31:29 mamy proroctwo Mojżesza o nadchodzącym upadku i nieposłuszeństwie Izraela. W Księdze Sędziów 3:7 mamy opis wypełnienia tego proroctwa o upadku i nieposłuszeństwie. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom. Jeżeli lud Boży wtedy upadł, my też możemy dzisiaj. Oni stracili wizję,
i popsuli wzór. Wygląda na to, że jakieś 100 lat po zesłaniu Ducha Świętego my, zielonoświątkowcy, utraciliśmy prostotę i chwałę krzyża. Nie może być żadnych gajów, żadnego upiększania, żadnego umniejszania tej surowości. Musimy głosić o absolutnej wierności to, co Bóg nam dał. Czym będziemy bliżej chwały tego nagiego krzyża, tym więcej chwały Pana będzie nas otaczać. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc to głosić, a grzesznicy są poruszani prostotą tej nieupiększonej i nieozdobionej Ewangelii. Żadne ziemskie fizyczne piękno nie może zakrywać surowości i tragedii tej niewinnej śmierci. Ozeasz 4:13 pokazuje ludzi ciągle upiększających swoje ołtarze. Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą, bo ich cień jest przyjemny. Widzicie to? Ich cień jest przyjemny. Światło jest przekonujące i powoduje, że grzesznicy czują się lekko przy krzyżu. Łagodzenie surowości słowa, by uczynić uświęcenie i odpowiedzialność lżejszymi, jest obrzydliwością dla Boga. Nie może być gajów, jedynie palące światło prawdy Bożej. Król Achaz zobaczył piękny ołtarz w Damaszku. Zapragnął mieć taki ołtarz, więc dał polecenie bezbożnemu kapłanowi Uriaszowi, by zrobił taki sam ołtarz i usunął zakrwawiony ołtarz ze wschodniej strony świątyni, a na jego miejsce postawił ten upiększony ołtarz. Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Druga Królewska 16:10 i dalej. On wierzył w ofiary krwawe, jego imię było związane z prawdą, że zbawienie jest możliwe tylko przez ofiarowanie niewinnego. Ofiary z krwi nie mają znaczenia, jeżeli nie pokropi się nią zgodnie ze wzorem. Kiedy chodzimy w światłości, krew Jezusa nas oczyszcza. Achaz chodził w ciemności i krew go nie oczyszczała. Achaz powiedział: sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście. Nie odważył się usunąć tego ołtarza zupełnie. Dlatego ołtarz Boży postawił na drugim miejscu. Inaczej mówiąc, krzyż nie jest już na centralnym miejscu. A kiedy to się stanie, wszystko jest skończone. Wielki grzech obecnych czasów jest taki, że przenieśliśmy krzyż na drugorzędne miejsce, planując atrakcyjne wstępy do jego srogości. Nie możemy używać krzyża jako talizmanu szczęścia. Wielu nosi krzyż ze złota, używając tego, co miało zniszczyć nasze ja, do zwrócenia uwagi na siebie, na swoje ja. Nie może być rozrywki dla zabawiania i urzekania ludzi. Nie ma wyperfumowanej ścieżki na krzyż. Nie może być zabawy, by uatrakcyjnić nabożeństwa. Końcem tego może być taniec brzucha w kościele. Dzisiaj w kościołach widzimy to, na co nie pozwalano nawet w karczmie, kiedy ja byłem chłopcem. Krzyż nie jest widowiskiem dla zabawy. Najbliżej krzyża na Golgocie był grzech i złoczyńcy. Tam był tylko Jezus i grzech. Morderstwa, odrzucenie, zdrada i niewiara. Tak jest i dzisiaj. Na świecie jest tylko grzech i Jezus. Dzięki Bogu, że jest Jezus. Cokolwiek nie jest z Chrystusa, jest grzechem. Automatycznie jest to grzechem. Pozostał tylko grzech i tak jest też w Kościele. Tylko grzech i Jezus. Grzech jest wszędzie. Nasza nadzieja jest w Chrystusie, a nie w nas samych. Ciężar grzechu w nas jest jeszcze tak wielki, że może nas doprowadzić do wiecznej zguby. Ale dzięki Bogu, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Musimy zawsze być świadomi rzeczy,
które wydają się pokazywać miejsce w połowie drogi pomiędzy grzechem i Zbawicielem. Dzięki Bogu za ludzi takich jak Jozjasz, który zniszczył wszystkie bezbożne pomoce do uwielbienia, zarówno te obrzydliwe, jak i te piękne. Biblia mówi, kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, sodomitów, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Jakież niewymowne zło idzie za małym odstępstwem od tego wzorca. Sodomici przy świątyni. Popatrzcie na Kościół przed reformacją. Bogobojni ludzie byli mordowani, ponieważ odważyli się demaskować kaziroctwo przywódców Kościoła grzeszących z własną rodziną. Wszelkie możliwe niegodziwości powstają z małego odstępstwa od wzorca. Nieświęta doktryna tworzy nieświętych ludzi. Obecnie w nawoływaniu do jedności widzimy bawienie się z prawdą. Czy zauważyliście, że kiedy z czegoś każą zrezygnować, to nigdy nie z tego, co fałszywe? Słyszałem jednego tak zwanego zielonoświątkowca, który nawoływał do jedności i mówił, że musimy zrezygnować z niektórych prawd, w które wierzymy, by dojść do jedności, którą chcą stworzyć między nami i Kościołem Rzymskim. Nigdy nie słyszałem żadnego z tych ludzi mówiących do Kościoła Rzymskiego, jeżeli ma dojść do jedności, to wy musicie zrezygnować z przeistoczenia i oddawania czci Bogu w opłatku. Musicie zrezygnować z nauczania, że Maria jest współodkupicielką z Chrystusem. Tego nie wspominają. Zawsze mówią wierzącemu według Biblii, by zrezygnował z prawdy. Jozjasz nie tylko zniszczył te obrzydliwości i zburzył domy sodomitów, ale również wszystkie rzeczy, które były czarujące, pomocne, niewinne, miejsce, gdzie kobiety haftowały zasłony dla Aszer. Musimy wystrzegać się miodu, słodkich sentymentów i zewnętrznego upiększania. Nie może być w naszych nabożeństwach i kazaniach wpływu sentymentów niewieścich. W II Królewskiej 23:14 czytamy, kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi. On skazał te wszystkie bezbożne praktyki na śmierć. Żadnych dekoracji. Nie będziesz sadził gajów. Radzi się nam i jest to akceptowane przez Kościół, by używać wielkich i sławnych ludzi do przyciągania ludzi do Kościoła. Często widzimy bezbożnych, odrzucających Chrystusa, używanych do działań religijnych. Czy możecie sobie wyobrazić, by Jezus używał Heroda, by przyciągnąć ludzi do siebie? W moich podróżach sugerowano mi, że powinienem używać pewnych wielkich nazwisk w Kościele i w programie telewizyjnym. Ja odpowiedziałem, nie dziękuję, ja znalazłem moją sławę i jestem oczarowany Jego obecnością i poselstwem. Nie należy do rzadkości, że otrzymujemy w poczcie reklamy religijnych grup rockowych, które chcą przyjechać i mówią, że przyciągną młodych ludzi do Kościoła. To jest straszne, że takie pomysły znajdują miejsce i są używane jako perfumowane dekoracje z lilii i róż, by zakryć nagą wspaniałość krzyża. Grzech używania szat religijnych polega na tym, że dla grzeszników wydaje się to dobre i przyciąga prostych ludzi. Tylko jeden jest dobry, a my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Chrystus jest naszą jedyną nadzieją. Nie może być żadnych dodatków do dzieła krzyża. Jeżeli świat doda do krzyża coś najlepszego, tylko go zanieczyści. Żadnych gajów, żadnych ogrodów. Są one piękne i pożądane na swoim miejscu, ale nigdy nie mogą być łączone z krzyżem Chrystusa. Najlepsze na ziemi nie liczy się w niebie.
Kwiaty, wiersze, muzyka i tym podobne są piękne, ale nie mogą podnieść duszy ponad ziemię, do której należą. Jezus nie potrzebuje innego człowieka lub siły, by pociągnąć ludzi do siebie. Nie liczy się, co ich pociągnie, ale kto. Jezus powiedział, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Nie do nas, nie do budynków, nie do organizacji, ale do mnie. Musimy głosić osobę, a nie politykę. Nie zasady, nie ruchy religijne, ale mistrza. Nie wyznanie, ale Chrystusa. Nie system, ale Zbawiciela. Musi być ofiara z krwi, w splendorze, bez oprawy. Zbawienie jest Bożym dziełem, bez dodatków. Kto może dodać jedną kreskę do Bożego planu zbawienia przez ofiarę? Pamiętacie, że ołtarz na Synaju był zbudowany tylko z gliny. Jeżeli by używano kamieni, nie mogły to być kamienie ciosane, gdyż to by zanieczyściły ołtarz. Każde ludzkie dotknięcie zanieczyszcza krzyż. W czasie Paschy była albo krew, albo nic. Nawet przyrząd do pokropienia był wykonany przez Boga. Hizop, a nie pędzle lub wiązanki ludzkiej produkcji. Nie może być dodatku ludzkiego do planu Bożego. Musimy się nauczyć, że jedynie krzyż zbawia, pociąga i zadowala. Krzyż musi być wszystkim, żadnych gajów. Nie może być imitacji ani symulowania. Nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny, której Pan Twój Bóg nienawidzi. My w Kościele obecnie nie stawiamy posągów. Jednak mogą one reprezentować nowoczesne szaleństwa i profanacje. Chrystus jest jedynym Zbawicielem, a Jego droga jest jedyną drogą zbawienia. Właściwie widziany krzyż usuwa wszystko inne. Jest różnica między bałwanami i posągami. Bałwany są symbolem tak zwanych innych sił. Nie ma innych. Posągi reprezentują lub imitują rzeczywiste moce. Są zabronione. W 2 Mojżeszowej 34:13 czytamy: przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki i wytnijcie ich święte drzewa. Nie może być obniżenia doskonałego standardu. W 5 Mojżeszowej 17:1 czytamy: nie będziesz ofiarował Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na których jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Chrystus jest doskonałą ofiarą. Bóg nie przyjmie nic, co nie jest doskonałe. Wszystko prócz Jezusa Chrystusa ma wady. Musimy odrzucić przewrotną miłość i ludzkie sentymenty nowoczesności. W Malachiasza 2:13 czytamy: a oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. Golgota nie jest sentymentalna. Jest to rzeczywistość bardzo zimna, logiczna i ostra. W ofierze nie może być miodu. Miód jest zbyt słodki, by mógł stanowić ofiarę. Jest to dogadzanie sobie. I właśnie musimy ofiarować to, co nas pociąga. Dzisiaj nie głosi się krzyża. Mówi się tylko: Jezus jest tu i to wszystko. Kiedy niewiasty idąc za krzyżem płakały, Jezus powiedział: płaczcie nad sobą, a nie nad moim cierpieniem.
Niech płaczą nad sobą, bo to ich grzechy były powodem takiej ofiary. Niech Bóg pomoże Kościołowi zniszczyć gaje, dekoracje i upiększenia wokół krzyża, aby świat zobaczył, że to nie Rzymianie go ukrzyżowali, to nasze grzechy. Nie może być żłóbków ani krucyfiksów. Jakiż pożytek z rzeźbionego krucyfiksu, wyciskającego cielesne łzy? Nie róbmy muzycznych ścieżek do krzyża. Musimy zniszczyć każdy ślad sentymentu, świeckości, rytuałów, zepsucia. Musimy zniszczyć wszelkie imitacje, zabawy i tak zwane polerowanie krzyża. Wreszcie, musimy bardzo uważać na zewnętrzne pomoce. Zwróć uwagę na wszystkie wejścia i wyjścia świątyni, jak należy postępować. Ezechiela 44:5. Narysuj im wejścia. Ezechiela 43:11. Ważne jest nie tylko to, co głosimy, kiedy zgromadzimy ludzi, ale ważne jest, jak ich zgromadzamy. Nie może być smakowania, apelowania i zabawy. Jeżeli ludzi nie przyciągnie krzyż, to lepiej, by zostali na zewnątrz. To jest nagi krzyż.